Nowe zby Krzysztofa Ibisza na spotkaniu z mieszkańcami Bełchatowa. Krzysztof Ibisz gościł ostatnio w bibliotece publicznej w Bełchatowie na spotkaniu z mieszkańcami miasta. Prezenter opowiada m.in. o swojej karierze i zdrowym trybie życia. Zachęcał do aktywności fizycznej, rozdawał autografy i fotografował psi ze swoimi sympatykami. Podczas spotkania szczególną uwagę zwraca nowy umiech 53-latka, którego pozazdroci mógłby mu nie jeden gimnazjalista, i zafarbowane na czarno w bosy. Krzysztof Ibisz, 2013 rok. / Jarosław Wojtalewicz / East News. ZDJ-cie.